Cześć, witam Cię na kanale Magis Made. Dzisiaj zrobimy paterę z żywicy o niesamowitej strukturze. Użyję do projektu żywicy folii bąbelkowej, perły fioletowej, perły lawendowej. Oraz perły białej. Teraz na środek folii bąbelkowej będę wylewać poszczególne kolory. Najpierw kolor fioletowy. Lawendowy i biały. Dolewam jeszcze żywicy z perłą białą. I dolewam jeszcze żywicę. Widzę, że żywica rozlewa mi się w różnych kierunkach, dlatego robię jej barierę. Teraz za pomocą patyczka przykrywam bąbelki folii, mieszam kolory i staram się też zrobić jakiś regularny kształt. Zostawiam tak formę na jakieś 3-4 godziny, kiedy żywica będzie jeszcze lepka, ale będzie trzymała swój kształt. Minęły 4 godziny. Teraz ustawiam sobie rusztowanie.
na którym będę wyginać moją żywicę. Konstrukcję przykrywam folią. Na przyszłość lepiej jest tą folię nie kłaść na konstrukcję, a bezpośrednio na wylaną żywicę. No ale tutaj ładnie sobie przygładzam, formuję. I przekładam moją wylaną żywicę formą klejącą do dołu. Chcę, aby folia bąbelkowa, jej struktura była na zewnątrz. Teraz ładnie ją formuję. Staram się, żeby była w miarę na środku ułożona. Jestem zadowolona z efektu. Widzimy się jutro. Żywica jest już twarda, więc możemy zobaczyć efekt końcowy. Zdejmuję z mojej konstrukcji paterę. I teraz najtrudniejsze zadanie. Najpierw pozbywam się folii ze środka. Odchodzi bez problemu. Zero wysiłku. Pięknie. No i zobaczymy, jak będzie się odchodziła forma bąbelkowa. Odchodzi, ale przyznam się szczerze, jest tym trochę zabawy. Dużo trudniej folia odchodzi w miejscach zgięcia i na samym dnie. Trochę jeszcze się z nią pomęczę, dlatego zaraz zobaczycie już efekt końcowy. Tak wygląda gotowa patera. Moim zdaniem wyszła rewelacyjnie. Przepięknie widać formę bąbelków. Dokładnie widać, jak się odbiła folia. Ja się z Wami żegnam, ale zostańcie jeszcze chwilę, zobaczycie, jak waza prezentuje się u mnie w domu. Do zobaczenia!